też wysadzony. Witam wszystkich i zapraszam do gry Sprocket Tank Design, w której to dzisiaj zbudujemy czołg z wieżą oscylacyjną, a mianowicie AMX-13. Ta trzynastka w nazwie wzięła się od tego, że masa podstawowa tego czołgu to 13 ton. A tutaj, jak widać, bawiłem się, a dokładniej bardziej próbowałem zbudować wieżę oscylacyjną, która na szczęście udało mi się zbudować. Wygląda okropnie, ale działa. Dolna część odpowiada za obrót prawo-lewo, a górna część odpowiada za podnoszenie działa i go obniżanie. Tak to wygląda i działa. A więc nie przedłużając, ja już zapraszam do timelapsika z budowy kadłubu, a potem wieży. No dobrze, kadłub już zbudowany. A taką właśnie wersję AMX-a widziałem na internecie, taką właśnie z takimi dużymi błotnikami i w ogóle z zbiornikami na benzynę z tyłu. A starałem się, żeby czołg był jak najbardziej wierny oryginałowi, a więc tutaj ma przedział z silnikiem, a tutaj przedział kierowcy. Jeszcze władzy tutaj nie dawałem. Zaczekam, aż zbuduję tą wieżę. Co do wersji, to zastanawiam się nad wersją AMX-1390 A105. Jeżeli by ktoś to nie wiedział, czego jest 90 i to 105 i też 75, bo były trzy wersje. AMX-1375, 95 i 105 to jest od kalibru działa, czyli 75 to 75 mm, 90, 90 mm i 105, 105 mm. Czołg ma moc, jego silnik przede wszystkim, ale wyglądał też, moim zdaniem, jest bardzo ładny i jeżdża on po 40-stopniową górkę. Wyłączyłem tutaj silnik, żeby nie było żadnych tam, że z rozpędem jest. No i proszę, wyjeżdża w miarę gładko. No może delikatnie teraz szarpnął, ale to silnik po prostu tak brzmi. A więc ja chyba się już z wami zobaczę w testach bojowych z tą wieżą oscylacyjną zamontowaną.
No dobrze, zbudowałem już tego AMX-a 13. Wybrałem wersję 105, żeby coś tam mogła przebijać w ogóle. Pozwoliłem go sobie lekko dozbroić gąsienicami i lekko udekorować. A więc pora go przetestować. Jest on całkiem szybki, bo w terenie takim ciężkim dosyć, bo śniegi w ogóle, takie górki, 40 km na godzinę osiąga. Więc pora zapolować na trochę przeciwników. O, już widzę tutaj pierwszego. O! Z wysadzeniem pięknie. Ty też? O, pięknie z wysadzeniem kolejny. Ho! Pięknie. O i centurionek też wysadzony. Pięknie. Pogrom. O, i zwycięstwo. Udało się. Proszę, nasz piękny AMX-ik wygrał. A więc ja pozwolę sobie odpalić inną misję. I przetestujemy go w kolejnej. O, jak pięknie tutaj bieg lecą AMX-y. No dobrze, tutaj wybrałem kolejną mapę. Ten scenariusz polega na tym, żeby po prostu nie pozwolić przeciwnikowi przekroczyć tej czerwonej linii i mamy się w zasadzie przed nim bronić, a on będzie na nas nacierać. A co czyni AMX-a? Unikatowym tego oscylacyjna wieża. Ta specyficzna konstrukcja wieży pozwoliła na zamontowanie automatu ładującego, który pozwolił AMX-owi osiągnąć 10 strzałów na minutę, co jest całkiem imponującym osiągnięciem. O, dostał. Ale widać, że pędzą po prostu. O, nie trafiłem z bliska. O, pięknie dostał. Magazyn? No. Dobra, ten dostał. Ten jeszcze tutaj jedzie. Niech to no. O, stoi, dobra. Jest, dostał. Pięknie. I też chciałbym powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz. Wadą tej wieży oscylacyjnej jest to, że niestety nie chroni nas od wszelkich promieniowań, zagrożeń po prostu chemicznych, atomowych, i biologicznych, czyli nie zapewnia ochrony NPC, co jest jej dużą wadą. Bo w późniejszych czasach ta zimna wojna przyszła, i w ogóle były plany po prostu, żeby zatomizować przeciwnika i wysłać po prostu wtedy już armię. A więc to była duża wada AMX-a. Ale jest on unikatowy. Czołgiem po prostu. Więc ja już z wami się pożegnam. Do widzenia.